Siemano, Siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i przepraszam oczywiście na samym początku, że tak późno. No ostatnio jakoś się nie wyrabiam, ale filmy są regularnie, więc z tego się cieszmy. Od razu wam się przyznam, że jest błąd w nagraniu. Popełniłem błąd, ale przyznam się do niego trochę później, więc dowiecie się trochę później, o co chodzi. Pierwsze nagranie był to tak zwany kawałek oparty o piosenkę Systemy zespołu NTK Ekipa. Możecie sprawdzić sobie taki zespół NTK Ekipa, są teledyski i różne audio na YouTubie do sprawdzenia. To jest taki mój stary projekt, w którym sobie kiedyś grałem z Vectre i z Szemkiem. Potem też na jeden koncert dołączył do nas na przykład Kula. Natomiast jest to taki projekt, no zresztą posłuchajcie i sprawdźcie, ale riffy są mocne, więc jak coś, to jeszcze kilka różnych tych wersji, takich krótszych tych kawałków się pojawi. Tak jak zobaczyliście z tytułu, dzisiaj gitara, która nazywa się tak, Squier Jazz Master, ale jest to Squier Jazz Master trochę podrasowany, bo gitara ma aktywne przetworniki SQR. Po raz pierwszy na filmikach mamy do czynienia z tymi przetwornikami. Przetworniki SQR są wykorzystywane w serii Contemporary. Od Squiera, jak wiecie, jednego z takich Squierów posiadam osobiście. Mianowicie posiadam osobiście takiego Jaguara. Jaguar od Jazzmastera różni się niewiele tak naprawdę, bo body jest właściwie takie samo. Różnią się tam pewnie jakieś układy elektryczne i tak dalej, i tak dalej. No Jazzmaster jest akurat w tej wersji tutaj nowocześniejszy. Ostatnio na takich Jazzmasterach gra sobie Jim Root ze Slipknot. Natomiast, no wiadomo, no to jest trochę inna gitara. Z tego co mi się wydaje, to chyba tu jest też krótsza menzura niż w tej, ale teraz nie jestem pewien. Tutaj jest normalna fenderowska menzura, no ale jest to tak zwany kształt offsetowy, tak? Tak jak sobie patrzę, to te body są zupełnie identyko i pewnie są z tej samej wycinki robione. No ten niebieski u mnie sobie został i od czasu jak go kupiłem, to zdrożał o 500 zł. Zapierdzielają te ceny? No konkretnie, jak mały samochodzik tak zwany. Słuchajcie, no to jest gitara bardziej do metalu niż ta, no bo ma przetworniki aktywne, które są dosyć mocne. Jak mówię, no mi się wydaje, że tutaj jest dłuższa menzura, więc jest trochę łatwiej ją nastroić. Zmierzymy sobie te przetworniki od razu, bo to mnie bardzo ciekawi, jak one się tutaj mierzą. Ja wiem, że ten test tego mierzenia to nie jest w ogóle nic wiarygodnego, że to jest tylko i wyłącznie pewnego rodzaju naprowadzenie i że tam ta rezystancja to nie zawsze wszystko musi nam pokazywać tak jak jest i tak dalej, ale ja sobie to będę mierzył, no mogę to zmierzyć, jest to jedna z rzeczy, którą mogę wam pokazać tutaj, wiecie, no nie pokażę wam odczuć, nie pokażę wam tego, co ja czuję, nie pokażę wam tego, co wy czujecie, jak sobie na takiej gitarze zagracie, więc ile mogę tutaj to zrobię. Wagę też w końcu kupię, więc wszyscy ci, którzy mi tam ostatnio sugerowali, ile te gitary ważą, to będzie waga. 17 kilo. I 17 kilo, czyli właściwie jest to ten sam przetwornik. Fajnie, bo jeżeli jest on mocny w dwóch tutaj tych pozycjach tak samo, to przełączając go tutaj mamy tak jakby taką podbitkę do solówek, więc całkiem ciekawie. Słuchajcie, no dobra, ale zobaczmy sobie, czy to zagrało na czystych barwach. Tak, dzisiaj nietypowo, najpierw było trochę łojenia jeszcze trochę będzie oczywiście. Sprawdźmy sobie Boss GT1000, który najprawdopodobniej będzie wystawiony zaraz na Elixie, bo mam teraz Bossa GX100, no i niepotrzebne mi są dwa takie procesory, więc jednego z nich będę wystawiał, one są praktycznie takie same, ale zaraz się dowiecie, jakie są między nimi różnice. Natomiast w tym momencie jeszcze stary Boss GT1000, na którym mam po prostu swoje różne fajne presety poustawiane, więc posłuchajcie barwy czystej w tym momencie.
Słuchajcie, więc generalnie jest tak. To jest gitara, która nie ma w ogóle kształtu do metalowego grania. Jest raczej rockowa, raczej punk rockowa, raczej jest grunge'owa, surf rockowa i tak dalej, i tak dalej. Jak powiedziałem, ostatnio pojawiają się tego typu kształty zmienione w gitary metalowe. Tej do takiej typowo gitary metalowej troszeczkę brakuje. Oczywiście, słuchajcie, na wszystkim da się grać metal, na wszystkim da się grać bluesa, na wszystkim da się grać rocka i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od łapy, ja wiem. Ale są pewne predyspozycje instrumentów, które je kwalifikują lub nie do tego, ażeby to właśnie w ten sposób było. W tej gitarze brakuje mi właściwie jednej rzeczy. Jedna rzecz mi przeszkadza w tym instrumencie, która no, spowodowała, że ta gitara ma coś, co by trzeba było trochę nad tym popracować. Tu jest ten mostek, który jest mostkiem, no takim jak widzicie, no tremolem fenderowatym. On jest w tym momencie zawieszony w ten sposób, że sobie można nim wajchować, nawet w dwie strony tak delikatnie. I bardzo słychać sprężyny. Ja wiem, że to są lata 80. W latach 80. te sprężyny też było tak słychać, ludzie to lubili, ale bardzo słychać te sprężyny tutaj. I trzeba by tam włożyć jakąś gąbeczkę. Tak naprawdę ten mostek ja bym wolał mieć, jeżeli już taki on jest w tej gitarze, zablokowany, a szkoda, że właśnie on nie jest po prostu stały. To jest tam taka moja faza. Poza tym jest to seria Contemporary, czyli bardzo fajny instrument, bardzo dobrze zrobiony instrument. Moim zdaniem w tym momencie obok serii Classic Vibe i obok tej serii na 25-40 tysięcznolecie tego gold, ten gold, nie ma golda, tam jest gold, tu jest, nie widać go. W każdym razie obok tych gitar, no to jest to najfajniejsza seria Squire'a i jest naprawdę godna tego, ażeby się nad nią zastanowić. Te przetworniki, no i teraz uwaga, bo zaraz wam się przyznam do tego błędu. Na początku wydawało mi się, że mają bardzo dużo góry przy ataku i że mają taki szybki atak, który nawet mi troszeczkę przeszkadzał i stwierdziłem, kurde, jakoś to tak jest, jakoś to jest taka przytanione one są. No i nagranie, które teraz usłyszycie, jest zrobione na PV6505 w miksie. Jest to znowu kawałek taka ekipa, znaczy oparty o ten kawałek, o nie Legolasa. I zarówno to nagranie, które słyszeliście wcześniej, jak i to właśnie zrobione jest z tym błędem, o którym wam powiem zaraz. Jak posłuchacie. Moim podziękowaniem dla wszystkich tych, którzy są patronami tego kanału. W tym miesiącu jest konkurs, w którym nagrodą główną i akurat jedyną jest ta gitara, czyli taki Les Paulowaty instrument od firmy SX, takiej marki SX. Bardzo ciężki, bardzo fajny, bardzo gruby, bardzo dobry Les Paul owaty. Jest to jedyna nagroda w tym miesiącu. A w grudniu sobie pociśniemy świątecznie nagród troszeczkę więcej i tam się tego uzbiera się tego trochę bardziej. No i co? I wielkie propsy za to, że wspieracie ten kanał. Jesteście zajebiści.
oczywiście, jeżeli ktoś lubi kanał, to bardzo będzie mi miło, żeby albo ten film mu się spodobał komuś tutaj, tam, po tej stronie ekranu, to bardzo będzie mi miło, jeśli ktoś ten ktoś zostawi łapkę w górę. Jeżeli ktoś należy do grupy 50% osób, które oglądają filmy bez subskrypcji, to ja namawiam do tego, żebyście subskrybowali ten kanał. Za chwilę dobijemy do 25 tysięcy. Co prawda z opóźnieniem, bo miało być do końca zeszłych wakacji, ale będzie następny gol i będziemy lecieć na 26 tysięcy. Fajnie, to cieszy. Twórcę YouTube'owego zawsze cieszy to, że ludzie go oglądają. Po to w końcu to robi. Natomiast oczywiście zapraszam do komentowania na Instagramy, na Facebookia, na wszystko, co tam jest, możliwe do tego, żebyście FOG obserwowali. Jestem wszędzie, nawet na TikToku. Na Twitterze mnie jeszcze nie ma, bo mało polityki tutaj jest, nie? Właściwie staram się, żeby w ogóle nie było. Czasem coś tam palnę, coś tam założę i jest źle. Więc Mołda w kubeł. W każdym razie, jaki popełniłem błąd? Otóż, z racji na to, że gram sobie na mesie, którą zaraz usłyszycie i którą generalnie, z którą, jak wiecie, walczyłem i dużo ludzi mi radziło, żeby tą mesę dopalać, no to znalazłem sobie tego Rated Boosta, wsadziłem go w pedalboard, no i tą mesę dopalam. No i grałem na tym squajerku, grałem na nim na tej mesie, grałem na niej na tym piwi, grałem na niej na tych wtyczkach i mówię, tam gdzieś kurde na tej mesie skapnąłem, że mam włączony ten Rated Boost i że on mi zrobił to, co mi się wydawało, że te pick-upy w sobie mają. Więc w tym momencie no stwierdziłem tak, albo nagram tą próbkę jeszcze raz, albo to zostawię i się przyznam do tego błędu. Na swój sposób jest to ciekawe brzmienie, ale mówię, no jest taki atak w górce, no bo wiadomo, że użyłem tego Rated Boosta, tak jakby treble boost to był, no bo tak mesę trzeba dopalić. W ogóle to się dziwiłem, że dlaczego ta gitara mi tak, kurde, przecież znam te presety z tej Aurory, znam tego swojego PV6505 i tak dlaczego mi to tak, kurde, gdzieś tu zbiera więcej tych brumów, coś jest mi tutaj nie tak, czy to ta gitara, czy to co, o co chodzi, no ale nie pomyślałem o tym, żeby po prostu to wyłączyć, więc teraz już wyjąłem tego Rated Boosta z pedalboarda i położyłem go na mesie i tylko jak będę grał na mesie, to będę się w niego wpinał. Więc posłuchajcie teraz tej mesy. We'll be right back.
wcześniej wspomniałem, jest do zakupienia w sklepie Riff, w salonach muzycznych Riff. I no jeszcze jakieś tam sztuki są. To jest ogólnie teraz problem, bo gitar jest coraz mniej, gitary są coraz droższe i no nic, mieliśmy nie politykować, ale nic, co się dzieje na świecie, nam gitarzystom tutaj nie pomaga. Nic tutaj się fajnego nie dzieje ostatnio i nie tylko w kwestii życia ogólnego i w ogóle zwariowania świata, ale również w kwestii tego, że po prostu no, jest coraz gorzej ze sprzętem. Więc może to jest moment, żeby wyprzedać pół kolekcji i wiecie, i odłożyć trochę kasy, nie? W każdym razie, słuchajcie, w salonach muzycznych Riff tą gitarę można zakupić. Kosztuje ona okolice 2000. Za te 2000 otrzymujemy naprawdę dobry produkt. Za te 2000 jest naprawdę spoko. I co jeszcze powiem? Gitara jest 100 poli, tak jak wszystkie gitary contemporary. Jest Pao Ferro, nie, Laurel, Laur Indyjski, Laurel, na podstronnicy, szerokie progi Jumbo, kropeczki na gryfie, czarna główka ze srebrnym logo, gryf jest z klonu przypiekanego, czy tam karmelizowanego, czy cokolwiek, jak to się nazywa, więc generalnie no, gryf jest taki przepiękny, ubrązowiony, jak mówię, tutaj jest ten Laurel, tutaj jest ta piękna główka, klucze są takie, że się wkłada, ostatnio stwierdziłem, że te klucze to wcale nie jest głupia rzecz, te, które się wkłada tam w środek kawałek struny i potem się nawija, takie oldschoolowe, fenderowskie, ale fajne, olejowe, całkiem przyjemnie chodzą, gryf jest z jednego kawałka, bez żadnych scarf jointów, bez żadnego klejenia, bez niczego, kręcony tutaj przy pomocy blaszki i czterech śrubek i oczywiście z tym takim, dokładnie takim samym jak w moim jaguarze, ścięciem, przez co oczywiście jest tutaj no wygodniej, tak? Volumetone, bardzo prosty, trójpozycyjny przełącznik, dwa aktywne przetworniki, bateryjka tutaj z tyłu, więc jest to również fajny upgrade do tego, że jeżeli ktoś jest snobem tak jak ja, to można tutaj wstawić EMG, ja bym natychmiast tutaj wstawił EMG, wyjąłbym te pick-upy i miałbym wtedy gitarę, która jest, kurde, no teraz to dopiero gra, nie? No na pewno by zagrała inaczej. Jak mówię, tremolowy mostek, który ja bym tutaj przyblokował i jeszcze dodatkowym założył sprężyny. Przepiękne kolory. Ten jest taki prześliczny kolor i jeszcze są różne inne prześliczne kolory, więc naprawdę fajnie. Dalej co się tutaj dzieje? Właściwie to nic więcej, no. Więc w tym momencie posłuchamy sobie najlepszego wzmacniacza świata, już bez dopałek. Więc zobaczycie teraz, dopiero teraz zobaczycie, jak ta gitara tak naprawdę gra. La Boga przed panownym szaństwem, jak to się kiedyś mówiło w Warszawce.
Słuchajcie, tak jak mówiłem, fajny instrument, dobrze wykonany, dobrze zrobiony, dobrze brzmiący, interesujący, fajny do upgrade'u z zajebistymi pick-upami EMG. Te pick-upy wcale nie są takie złe. Wydawało mi się, że są złe, ale oczywiście okazało się, że to był mój błąd. Dobrze zrobiona gitara, nad którą się można zastanowić, jeżeli jesteśmy odważni i jeżeli wyjdziemy na scenę, żeby grać łojenie na czymś takim. Jak mówię, odważni już są, więc do odważnych świat należy. Słuchajcie, zanim posłuchamy sobie deski i bossa GX100, no to oczywiście wielkie propsy dla wszystkich, którzy kanał wspierają, dla wszystkich, którzy kanał oglądają, dla wszystkich, którzy docierają do samego końca, dla wszystkich tych, którzy są ze mną od lat, dla wszystkich tych, którzy po prostu są fugowiczami, czują się w tejże społeczności dobrze i jest im tutaj miło. Jest mi miło, że jest wam miło. Więc jak mówię, największe podziękowania zawsze są dla patronów. Tak być musi, nie może być inaczej. Jak wiecie, jest nagroda też w tym miesiącu, czyli gitara SX, którą można wygrać. Jak wiecie, są różne cele na tym Patronite. Sprawdźcie, zobaczcie. Może się okaże, że będziecie chcieli również wspomóc ten kanał. Jeżeli przekroczycie 7000, to na pewno będą, tego nie ma w tych celach opisanego, ale na pewno będą te konkursy takie dla wszystkich graniowe co 2 miesiące. Będzie mi bardzo miło, jeżeli pomożecie ludziom innym grać muzykę, mówię, wpłacając dychę, 3 dychy, 5 dych, czy co tam, na co was tam stać. I jeżeli to się tam przekroczy, to ja część z tego przeznaczę na to, żeby ludzi motywować nagrodą i tak dalej. No niestety, nie ma nic za darmo i ludzie też za darmo nie chcą nic zrobić. Tam jest sporo osób, na przykład w konkursie Czarna Strzała, które nigdy nic nie nagrały, ale jak była gitara do wygrania, to nagrały. Więc motywujmy ludzi do działania muzycznego. Oczywiście zapraszam na końcówkę samochodową również. Dziękuję bardzo za uwagę. Dobranoc, cześć, pa. Jeżeli ktoś tutaj dotarł pomiędzy tą deskę i pomiędzy tego bossa, to niech napisze w komentarzach cyfrowa deska. We'll be right back.
Słuchajcie, te końcówki są tak kręcone, że no ja sobie łażę i wrzucam je wam teraz w takim cyklu, więc jak wszystkie obejrzycie, no to macie tak jakby całą taką relację moją tutaj z tego muzeum i z muzeum w Zwickau. Zaraz też będzie, bo jak będę wracał, to będę jechał do muzeum do Zwickau. W każdym razie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że no mówię, jak obejrzycie wszystkie, no to będziecie mieli całość, tak? Natomiast tutaj jest fajne auto. Jaka w ogóle szyba wielka, ta boczna. Kurde, jaki musi być prześwit. Ta jedna i druga, jaka wielgaśna. Trochę mi przypomina renówkę jakąś, więc być może, nie wiem jaką renówkę to mi przypomina, 16 czy 14. Trochę jest taki. Bardzo mi się podoba ten design tych świateł przednich. To jest w ogóle, to jest niesamowite, te takie z tymi kreseczkami i te takie załamania. Te kreseczki się fajnie łączą z tym plastikowym grillem. No ten grill mógłby być co prawda chromowany, nie? To się nazywa Warburg 355. 73 rok, 68-73 rok, 5 prototypów powstało takiego auta. No powiem wam, że szkoda, że tego nie zaczęli robić. No niestety, ale ta komunistyczna gospodarka to nie był najlepszy czas na robienie fajnych rzeczy. No, tłukło się to, co się tłukło i tyle, nie?